fajna elektryczna kija, ładujemy ją takim niebieskim płynem. Zobaczycie, ten płyn przepływa. Gdzie on przepływa? A on przepływa do takiej, zobaczcie, przyczepy. Jest to przyczepa Jaseo, a my jesteśmy na targach CMT Stuttgart 2024 i chcemy Wam zaprezentować nowość, która już moim zdaniem w Düsseldorfie była pokazana, ale warto pokazać ją jeszcze raz. Jaseo to przyczepa elektryczna, w pełni niezależna od gazu, choć słyszałem, że też można zamówić wersję taką, do której na przykład zamontujemy ogrzewanie gazowe, ale w tym przypadku to jest całkowicie elektryczna przyczepa. 550 cm długości razem z dyszlem, 440 bez dyszla i chodźcie zobaczyć, jak ona wygląda w środku, bo jest naprawdę amazing. Mała, mała kuchnia, bo zobaczcie, ona naprawdę tutaj tego miejsca zbyt dużo nie ma, ale ta przyczepa potrafi zaskoczyć. Mamy lodóweczkę Dometika, mamy kuchnię indukcyjną, jeżeli nie gaz, to musi być indukcja. Oczywiście fajnie wszystko, miejsce, nowoczesny design, bardzo nowoczesny design, ale od jakiegoś czasu Knaus zwraca uwagę swoich klientów i w ogóle rynku na ten fajne wykończenie. Proste szafki. Zobaczcie, mamy tutaj dość dużo miejsca do siedzenia. Tutaj też można stworzyć stolik. O, tutaj taka ciekawa rzecz. Zobaczcie, odstawiamy nasze pufy. Chowamy, tutaj Bartek pokaże, chowamy taką skrzyneczkę. No i otwieramy od środka. O właśnie, i mamy. A po co to jest? To nie jest wyjście dla pieska, tylko na przykład dzięki temu możemy tutaj wstawić rowery na czas jazdy. Ale wracamy do środka, zasuwamy, odstawiamy, zamykamy drzwi. O, no ale to co z miejscami do spania, bo to nie są miejsca do spania, tylko trzeba zrobić coś takiego. Zobaczcie, moment. Ach, zapomniałem Wam powiedzieć, co ze stołem. No przecież stół jest na ścianie. Rozkładamy stół, siedzimy, a jak nie potrzebujemy stołu, chcemy i spać, to tutaj to zapinamy i czary mary, hokus pokus. O. Mamy łóżko i to bardzo duże łóżko, bo 2 metry na ponad 160 cm szerokości. Także do tego pojawiły się szafki, do tego pojawiło się okno z tyłu. No i dużo, dużo takich fajnych, ciekawych schowków. Chowamy nasze łóżko. O, jest zabezpieczone. Tu jeszcze mamy schowki, bardzo dużo schowków. No i przechodzimy dalej. Duża, bardzo duża szafa. Ogrzewanie. Boiler, szuflady, no i łazieneczka. Zwróćcie uwagę na to tutaj przytłoczenie, bo nie są to ściany proste, tylko fajnie przytłoczone, tak jak to na zewnątrz wygląda. Ogólnie ta przyczepa Jaseo robi wrażenie swoim designem zewnętrznym, jak i tym, co projektanci zamontowali wewnątrz. Mam nadzieję, że taka przyczepa Wam się spodobała. Małe przyczepy są coraz bardziej popularne. No, zapraszamy do firmy ProCamp bądź do firmy Wadoscy, którzy są oficjalnymi dealerami w Polsce tej marki Knaus. No i jeżeli spodobał Wam się ten materiał, to oczywiście łapka w górę, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i zapraszam na kolejne materiały z CMT Stuttgart.